Jest z nami Krzysztof Mączyński, który na boisku dzisiaj pojawi się w drugiej połowie z zadaniem poukładania, uspokojenia gry. Jak to wyglądało? Przede wszystkim trener żądał od nas, żebyśmy wprowadzili takiego nowego bodźca, dodali takiego kopniaka, że powiedział jedno, mamy strzelić bramkę, mamy grać o zwycięstwo i akurat tak się ułożyło, że przesądziliśmy losy na własną korzyść i można się z tego cieszyć. Tak się złożyło, czy to była twoja i Bartka Kapustki zasługa w paru procentach, powiedzmy? Tak, tak, we dwójkę, tylko i wyłącznie nasza zasługa, także... No tak, trzymają się mocno krakowianie, przyjechali razem pociągiem tutaj, więc wszystko już wcześniej ustalili. Jak obserwowałeś sobie tą pierwszą połowę z ławki, miałeś wrażenie, że Islandczycy naprawdę dobrze was rozpracowali, że wiedzieli, co wy będziecie próbowali grać? To znaczy, my sobie zdawaliśmy sprawę, że to jest bardzo dobry, poukładany zespół i były fragmenty, że rzeczywiście pokazali dobrą piłkę, ale wydaje mi się, że pod względem utrzymywania się przy piłce to myśmy dominowali, a wiadomo, czasami mecz się układa w taki sposób, że trzeba grać w ataku pozycyjnym, gdzieś tam nie było miejsca się przecisnąć, stworzyć jakieś sytuacje, ale najważniejszy jest efekt finalny i ważne, że udało nam się strzelić 4 bramki, co prawda strzeliśmy 2 i nad tym musimy popracować, bo to, że zagraliśmy dzisiaj na plus, jeżeli chodzi o zwycięstwo, to musimy wyciągnąć wnioski, bo no, nie możemy takich błędów popełniać, umówmy się, także myślę, że po analizie będziemy troszkę mądrzejsi. To były błędy, tak, twoje pierwsze wrażenie jest takie, że były błędy indywidualne, czy wynikające ze złego ustawienia, takie taktyczne bardziej? Nie chcę tutaj oceniać na gorąco, to tutaj będziemy mieli na pewno analizę ze sztabem i na pewno boisko nie pomagało, bo jest w fatalnym stanie i myślę, że to też miało jakiś tam wpływ na takie, a nie inne błędy. Skakała piłka, prawda? Oczywiście, no tutaj boisko nam nie pomaga, ale to nie ma co zganiać, bo to jest po dwie strony i ważne, tak jak mówię, że pokazaliśmy siłę zespołu, bo wygrywamy kolejny ważny mecz i to świadczy o tym, że mamy potencjał i musimy czerpać jak najwięcej korzyści z niego. Czy Islandia czymś zaskoczyła, jeśli tak, to czym? Jest to zespół poukładany, widać, że grają blisko siebie i tak jak w pierwszej połowie nie było miejsca praktycznie, żeby tą piłkę gdzieś tam przycisnąć w ich strefy tutaj przy ich bramce, ale z biegiem czasu już było troszkę więcej miejsca na tym boisku i udało nam się strzelić o te 2 bramki więcej. Gratuluję, zwycięstwo. Dzięki wielkie.